Większość lasów w Polsce to lasy państwowe pozostawione w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Dla takich lasów sporządzany jest plan urządzania lasów, w skrócie nazywany PULEM, który jest podstawowym dokumentem prowadzenia gospodarki leśnej, opracowywanym dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. To z PUL-u, czyli planu urządzania lasów, wynikają m.in. ważne parametry decydujące o tym, ile się tnie, a także konkretny plan cięć pokazujący, w jakich drzewostanach przewidywane są cięcia. Przy opracowaniu PUL polskie prawo gwarantuje każdemu obywatelowi możliwość wypowiedzenia się co do kształtu opracowanego dokumentu poprzez składanie uwag i wniosków do projektu planu urządzania lasu. Dziś takie plany, ich projekty, jak również prognozy oddziaływania na środowisko są dla każdego zainteresowanego dostępne w ramach obowiązku udostępniania informacji o środowisku. Opracowywanie planu urządzania lasu to złożona procedura. Trwa ponad 2 lata. Wśród najważniejszych etapów należy wymienić zebranie komisji urządzeniowych. W pierwszej kolejności zwoływana jest komisja założeń planu, której celem jest sformułowanie założeń do planu urządzania lasu oraz zakres projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000. Następnie zbiera się Narada Techniczno-Gospodarcza, która jest zwoływana już po wykonaniu prac terenowych oraz opracowaniu danych przez wykonawcę, który wygrał przetarg na opracowanie PUL. Celem Narady Techniczno-Gospodarczej, w skrócie NTG, jest dyskusja nad projektem planu zaproponowanym przez wykonawcę oraz akceptacja sporządzonej prognozy oddziaływania planu na środowisko. Po wyłożeniu projektu planu urządzania lasu do wglądu i umożliwieniu społeczeństwu składania uwag i wniosków, zwoływana jest komisja projektu planu. Uwaga! Spotkanie tej komisji nie jest obowiązkowe, ponieważ zwoływana jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostały złożone uwagi i wnioski. Jeśli tak się stało, komisja projektu planu ma charakter debaty publicznej i jej celem jest omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków, a także sporządzenie uzasadnienia, w jaki sposób te zgłoszone uwagi i wnioski zostały w planie urządzania lasu uwzględnione. Ważnym etapem procedury tworzenia planu urządzania lasu jest współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Inspektorem Sanitarnym. Do projektu planu jest sporządzana prognoza oddziaływania na środowisko, która powinna m.in. uzasadniać, że plan nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Jeżeli uważamy inaczej, to z przedstawioną w prognozie argumentacją można i warto polemizować. Niezależnie od udziału społeczeństwa, prognoza będzie oceniana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Inspektora Sanitarnego, jednak każdy dodatkowy argument merytoryczny może tu mieć znaczenie. Ostatnim z etapów tworzenia PUL jest zatwierdzenie planu przez ministra środowiska. Minister robi to w formie decyzji, ale nie jest to decyzja w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że do takiej decyzji nie mają zastosowania przepisy przewidujące możliwość odwołania, złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub stwierdzenia nieważności takiej decyzji. Społeczeństwo powinno być przede wszystkim poinformowane o tym, że przystępuje się do opracowania nowego planu urządzania lasu. Takie informacje powinny znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz prasie lokalnej. Społeczeństwo ma także możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych spotkaniach i naradach oraz możliwość składania uwag i wniosków. Wystarczy, że w tym celu będziesz śledził Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i w wyznaczonym co najmniej 21-dniowym terminie złożysz swoje zastrzeżenia. Sposób składania uwag i wniosków jest całkowicie odformalizowany. Wystarczy, że podasz informację, na co wykonawca ma zwrócić uwagę i pismo w tej sprawie wyślesz pocztą do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w formie pisemnej albo drogą elektroniczną. Nie jest konieczne posługiwanie się podpisem elektronicznym, wystarczy zwykły e-mail. Możesz je złożyć także osobiście. Ważne, byś zrobił to w terminie. Z
Zgłoszone uwagi i wnioski są przedmiotem dyskusji podczas Komisji Projektu Planu. Ponadto do wniosku o zatwierdzenie planu urządzania lasu, który jest kierowany do ministra środowiska, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych załącza dokument, który jest podsumowaniem postępowania z udziałem społeczeństwa. Takie podsumowanie przybiera formę najczęściej tabeli, z której wynika, kto i jakie zgłosił uwagi i wnioski oraz w jaki sposób zostały one uwzględnione. Pomimo tego, że od decyzji ministra zatwierdzającej plan urządzania lasu nie ma odwołania, nie oznacza to, że klamka zapadła. Pamiętaj, że na terenie nadleśnictwa nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną i ma w tym zakresie pewne kompetencje. Ważnym instrumentem jest swoboda decyzji nadleśniczego co do sposobu wykonywania gospodarki leśnej, np. zmiany typu rębni albo jej zaniechania w danym wydzieleniu. Jeśli w Twojej ocenie las przeznaczony do wycinki w danym wydzieleniu jest wyjątkowo cenny przyrodniczo, możesz wnioskować do nadleśniczego o zmianę sposobu wykonania cięć albo o ich zupełne wstrzymanie. Plan urządzania lasu nie zobowiązuje bezwzględnie nadleśniczego do rzeczywistego wykonania każdego zabiegu, który jest w nim zaproponowany.